Chcę Was przekonać do korzystania z pomocy aniołów, anioła stróża Twojego. Jak się otworzyć na ich pomoc? O tym dzisiaj komentarz biblijny. Ja osobiście korzystam często z pomocy anioła stróża, gdy szukam miejsca parkingowego. Jak chcesz, posłuchać o poważniejszych sprawach i pomocy aniołów w tych beznadziejnych sytuacjach, to Cię zapraszam do wysłuchania. W Księdze Królewskiej jest scena, którą kiedyś już przywoływałem, ale teraz chcę inny aspekt poruszyć. Wojna pomiędzy Aramejczykami a Izraelem. I jest jeden prorok, który w jakiś nadprzyrodzony sposób ujawnia wojsku izraelskiemu, gdzie wróg uderzy, dzięki temu wygrywają. A potem wrogowie robią zasadzkę na tego proroka. I scena toczy się mniej więcej tak. Druga Księga Królewska, 6 rozdział od 15 wersetu. Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł z miasta, oto wojsko razem z końmi i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego: Ach, panie, co zrobimy? Odpowiedział: Nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, którzy są z nimi. Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: Panie, racz otworzyć jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy sług, a on zobaczył. Oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza. Spróbuj to w wyobraźni sobie przedstawić. Jesteś w starożytnym jakimś mieście, mury obronne, dookoła zamknęło cię wojsko nieprzyjaciela. Wychodzisz i jesteś przerażony, bo chcą cię zabić. A ktoś się za ciebie modli: otwórz oczy. Otwierasz oczy, a ponad tym wojskiem widzisz rydwany ogniste i aniołów, którzy przyszliby ci pomóc. To jest pewien obraz sytuacji, które wydają nam się być beznadziejne, trudne, nie do rozwiązania. Nie wydarzy się cud. To jest zbyt trudne. Jak ja sam, czy we dwójkę, możemy sprostać zaciężnemu wojsku z tyloma tysiącami wojowników? Niemożliwe. Okazuje się, że Bóg posyła do ciebie aniołów, rydwany ogniste. To nie są takie aniołki ze złożonymi rączkami, takie pulchne, barokowe, które nikomu krzywdy nie zrobią, muchy w kościele nie zabiją. To są wojska, które mogą rozgromić wroga, nieprzyjaciela, które mogą pomóc ci pokonać, albo same pokonają, tylko z Twoją zgodą, potężne problemy. Chcę, żeby ten komentarz biblijny ci uświadomił obecność aniołów w Twoim życiu. Oni są przy Tobie. Są wysłannikami Boga. Angelos znaczy posłany. Gdy przeżywasz jakąś trudność, Bóg posyła do Ciebie anioła, tak jak posłał anioła do Jezusa w Ogrójcu, by go pocieszał. Posyła Ci anioła, bo pamięta o tym, że jesteś dzieckiem Boga i Pan Bóg Cię kocha i On nie zgadza się na to, żebyś po prostu tkwił w sytuacjach beznadziejnych i mówił: taki mój krzyż, to już taki nieszczęśliwy będę, to już tylko czeka mnie zło i... Nie, Bóg posyła do Ciebie aniołów, żeby w najodpowiedniejszym momencie, w najlepszym dla Ciebie, wyrwali Cię z rąk przeciwnika. Bo pamiętaj, że jesteś po stronie wygranego. I walczysz z przegranym. Jeżeli przejdziesz na stronę wroga, przegrasz. Grzech, mój osobisty, twój, może sprawić, że po prostu drepczemy sobie i przekraczamy linię frontu i idziemy po stronie Lucyfera. I sami dobrowolnie oddajemy się w jego moc, w jego władzę. A jeżeli unikamy grzechu, walczymy z nim, pozwalamy, by Jezus nas usprawiedliwiał, obmywał swoją krwią w konfesjonale, stajemy po stronie Boga i walczymy po stronie wygranej. 5 tysięcy aniołów posłać do ciebie? Co to za problem dla Pana Boga? To zwycięstwo nie zależy od liczby wojska. Prawdziwa siła jest właśnie w tym, który ufa Bogu. W ciszy i ufności leży Twoja siła, mówi Izajasz. W ciszy i ufności leży Twoja siła. Gdy jesteś rozłożony na łopatki, wtedy zwłaszcza to zaufanie jest potrzebne, nadprzyrodzone zaufanie.
I Bóg dopuszcza takie sytuacje, rozłożenie na łopatki, byś zrozumiał, nie moją mocą, nie moją siłą zwyciężam, ale siłą Bożą, siłą Ducha Świętego. I w tej twojej sytuacji, w tych twoich okolicznościach, może nawet dzisiaj rozmyślasz nad tym problemem, jak go rozwiązać, zaproś aniołów Bożych, ogniste rydwany, które pomogą ci zwyciężyć zaciężne wojska nieprzyjaciela. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. To ci psalm obiecuje. Choćby 1000 padło u boku twego i 10 000 po twojej prawicy, mówi psalm 91. Ciebie to nie spotka. Uchwyć się tej tajemnicy posłania aniołów do ciebie i uwierz w obecność aniołów wokół ciebie. Ognistych, walecznych aniołów na czele z Michałem Archaniołem, którego wzywaj wtedy, gdy jesteś w beznadziejnej sytuacji. Woła anioła stróża nie tylko wtedy, gdy nie możesz znaleźć miejsca parkingowego, polecam tę metodę, ale też, gdy są o wiele poważniejsze i trudniejsze sytuacje. Aniołowie pomogą ci. Proszę cię o wiarę. Proszę cię o wiarę i zaufanie w pomoc aniołów. Nie skupiaj się na złu. Nie daj się wpędzić w kozi róg zamartwiania się, bo przejdziesz na stronę wroga, przegranego. Wpatruj się w generała, zwycięzcę i triumfatora, który posyła do ciebie aniołów, by tobie pomóc, by ciebie uczynić zwycięzcą. Na ten trud ufania, otwierania oczu i widzenia, że aniołowie cię otaczają. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, dużo treści, które mają karmić ducha, dajemy na kanał. Jeżeli chcesz więcej, subskrybuj z powiadomieniem albo zobacz, co tutaj jest, albo proponowane filmy też zobacz. Niech cię Pan Bóg błogosławi i przyjmij to błogosławieństwo. Uczyń na sobie znak krzyża lub zapisz. Przyjmuję to błogosławieństwo. Trzymajcie się. Do następnego komentarza w poniedziałki o 15:15.